Cieszę się, że akurat przed moim wystąpieniem było wystąpienie pana doktora Wojciecha Golonki, ponieważ bardzo silnie to jakby zbudowało dla mnie przestrzeń i uporządkowało wiele pojęć. Dzięki temu ja już nie muszę przechodzić przez każde pojęcie od początku. Co najwyżej będę starał się tylko dodawać inne aspekty tych samych pojęć, żeby uwypuklać jakieś konteksty, trochę inaczej rozkładać akcenty przy definicjach. Całe wystąpienie przygotowane jest w takiej formie, że przechodzę po kolei przez wszystkie pojęcia, podaję krótkie definicje i rozszerzam te definicje przez pojęcia, które są zawarte w temacie. Rozszerzam te definicje, później gdy na bazie takiej siatki pojęciowej dodaję jeszcze kilka pomocniczych pojęć i narzędzi i na bazie takiej siatki pojęciowej na sam koniec dość krótko i w sposób taki, wydaje mi się, mam nadzieję, klarowny, wyłoni się ostateczny obraz i wyjaśnienie, jaka jest faktycznie ta relacja przedstawiona w temacie. Żeby dobrze właśnie zrozumieć relacje patriotyzmu i nacjonalizmu chrześcijańskiego, doszedłem do wniosku, że musimy po pierwsze spojrzeć bardziej z punktu widzenia filozoficznego. Moje wystąpienie też trochę będzie bardziej podobne do wystąpienia pana doktora. I po drugie, dobrze te pojęcia zrozumieć. Dodam tu jeszcze taką małą wzmiankę, że określenie chrześcijański w tym tytule odnosi się zarówno do pojęcia nacjonalizmu, jak i patriotyzmu. Przygotowując ten tekst tutaj, którym się wspomagam, akurat zwróciłem wtedy na to uwagę, doszedłem do wniosku, że jeśli określamy nacjonalizm jako chrześcijański, niejako trochę zabezpieczając się przed wieloma zarzutami, jakie do tego pojęcia, do tej pewnej postawy ma bardzo wiele środowisk przeciwnych myśli narodowej, przeciwnych narodowcom, przeciwnych konserwatystom, którzy rozpoznają taki byt jak naród i tworzą, formułują myśl narodową do osób, które przyznają i wyznają, praktykują postawę patriotyzmu. Dlatego zazwyczaj dodajemy właśnie to określenie chrześcijański, żeby uniknąć posądzania o pewne różnego rodzaju błędy, czy no tak, w zasadzie błędy, które pojawiały się w różnych nacjonalizmach, jakie rozwijały się pośród różnych narodów w całym okresie rozwoju ludzkości. To doszedłem do wniosku, że warto dodać to określenie chrześcijańskie również do patriotyzmu. Obecnie mamy taki mniej więcej sposób myślenia, że narzucony niejako w popularnym myśleniu potocznym, nasze umysły są przesiąknięte jednak tą optyką, że patriotyzm to jest zawsze coś, musi być zawsze coś dobrego, a dopiero tutaj do tego nacjonalizmu to już trzeba dookreślać. No myślę, że właśnie nie, że jeśli chcemy być konsekwentni i co przedstawię za chwilę, gdy pokażę te definicje, musimy faktycznie mówić też o patriotyzmie chrześcijańskim. To akurat taki wniosek, który powstał podczas przygotowywania tego wystąpienia. Czym jest nacjonalizm chrześcijański? Jest to cnota miłości do własnego narodu. Albo po prostu miłość do własnego narodu. To jest najkrótsza definicja chyba, wydaje mi się, jaka jest możliwa do podania. Patriotyzm chrześcijański jest to z kolei cnota miłości do własnej ojczyzny. To jest druga, bardzo krótka też definicja. Patriotyzm to miłość do własnej ojczyzny. Dopiero wchodząc w każde z tych terminów, który pojawia się z kolei w tych definicjach, można zrozumieć wszystkie złożone aspekty tej definicji. Właśnie definicja zgodnie też z pewną kulturą umysłową, scholastyczną, powinna być
możliwie krótka, powinna zawierać też precyzyjne terminy, które z kolei można później rozszerzać. Natomiast jeżeli nacjonalizm i patriotyzm to cnoty, w istocie cnoty bliźniacze, uzupełniające się w różnych aspektach, to znaczy, że odnoszą się one do jakiejś moralności, a właściwie nie jakiejś, ale do w tym przypadku chrześcijańskiej moralności, czyli tym samym moralności w ogóle, obiektywnej moralności. I w związku z tym jestem w stanie sobie wyobrazić człowieka, który podejmuje jakieś działanie motywowany patriotyzmem, który niekoniecznie musi być chrześcijański, bo ta osoba po prostu nie przestrzega zasad moralności chrześcijańskiej. I wtedy nadal można ją określać, nadal w jakiś sposób kocha, ale w sposób niedoskonały swoją ojczyznę. Tak? Czyli występuje to zagrożenie pewnych błędów, nieuporządkowania miłości, występuje zarówno w patriotyzmie, jak i w nacjonalizmie. A ze względów jeszcze praktycznych dodam kolejną tutaj wzmiankę, że najlepiej w debacie publicznej raczej nie używać określenia nacjonalizm bez tego dodatkowego określnika chrześcijański, dlatego że to będzie później bezwzględnie w przestrzeni informacyjnej wykorzystywane. Po prostu nasze słowa będą przywoływane, czy to zapisane w formie tekstowej, czy nagrane gdzieś w internecie. Będą przywoływane i najczęściej będziemy stawiani w takiej sytuacji, że my akurat promujemy nacjonalizm w sensie ogólnym, a czyli oczywiście najprawdopodobniej ten również zły nacjonalizm pogański, który nie ma nic wspólnego z moralnością chrześcijańską. Więc tego raczej należy unikać. Proponuję mówić też o idei narodowej, myśli narodowej. Myślę, że w sensie semantycznym, bo oczywiście pojęciowo to nie jest nic złego. Oczywiście ci ludzie, którzy sprzeciwiają się nam, najczęściej nie krytykują samej semantyki tutaj, to by nie miało sensu. Chodzi po prostu o zwalczanie pewnej idei. I także właśnie idei nacjonalizmu chrześcijańskiego, rozumianego tak, jak to tutaj przedstawiłem, czyli miłości do własnego narodu. Co jeszcze chciałem dodać? Celowe zniekształcanie. Czym należy się zastanowić, jeżeli nacjonalizm, patriotyzm chrześcijański jest cnotą, to dobrze by odpowiedzieć było sobie, czym jest cnota. Cnota, taka wydaje mi się najkrótsza definicja w naszym języku, dobrze brzmiąca, to nawyk w czynieniu dobra. Ona zawiera w sobie najważniejsze te konieczne elementy. Nawyk to jest pewna stała dyspozycja osoby, jakaś jej zdolność lub powtarzana czynność. Czyli nie chodzi tutaj o to, żeby... I właśnie, czynność. Czyli pewne rzeczy, które my musimy po prostu wykonywać. Musimy pewne rzeczy praktykować. Cnoty nie da się tak jakby czysto teoretycznie tylko do niej podchodzić. Takie teoretyzowanie nic ze sobą nie niesie, bo idea zasadniczo nie jest przekuwana w czyn. Nie da się tak jakby teoretycznie kochać, nie da się teoretycznie być sprawiedliwym, tylko po prostu trzeba tej sprawiedliwości przestrzegać w praktyce. Podobnie też jak taką daleką analogię do tego można znaleźć, po prostu wiara bez uczynków jest martwa. Tak i tutaj pewne przekonanie, pewne idee bez ich praktykowania są martwe. Czyli wiemy, czym jest cnota. Czym jednak jest miłość? Było powiedziane, że nacjonalizm, patriotyzm to szczególne rodzaje, szczególne typy miłości, określane ze względu na swój przedmiot. Miłość to najszerzej i jednocześnie najkrócej definiując skłonność do dobra. Tutaj z kolei trzeba wyjaśnić, jak rozumiemy pojęcie dobra. Czym jest dobro? W tej definicji nie chodzi o dobro w sensie moralnym, czy jakiś dobry uczynek rozstrzygnąć, czy coś jest dobre, czy złe, ale chodzi tutaj o dobro w sensie ontologicznym, powiedzielibyśmy, w sensie bytowym.
jest dobro, jest tutaj tym, co godne pożądania. Przy czym znowuż słowo pożądania nie należy tutaj rozumieć w sposób z języka potocznego, raczej takiego ogólnego przekonania, tylko bardziej technicznie, w sensie filozoficznym, pragnienia, po prostu chcenia. To słowo nie ma negatywnego znaczenia tutaj. Dobro jest tym, co godne pożądania lub tym, do czego dążą wszystkie rzeczy. Ta definicja bazuje de facto na tym, o czym mówił dr Wojciech, czyli o kwestiach natur istniejących w świecie. Wszystkie rzeczy w pewnym sensie mają swoje natury, tylko też jak używane są różne pojęcia filozoficzne, to one najczęściej mają, można powiedzieć, swoje ścisłe znaczenie i swoje dalsze, rozszerzające znaczenie. Czyli teraz właśnie zależy, w jakim sensie mówimy o naturze, to będzie determinowało, w jakim sensie mówimy o prawie naturalnym. Tak? I to najczęściej stwarza najwięcej problemów przy myśleniu w ogóle o prawie naturalnym i myśleniu o czymkolwiek. Jeżeli nie potrafimy rozróżniać zakresów pewnych poziomów znaczeniowych słów, których używamy i pojęć, wtedy bardzo trudno nam jest dojść do sedna rzeczy. Powiedziałbym tak, że jeśli wiemy, że miłość jest to skłonność do dobra, to zastanówmy się, jakie rodzaje miłości występują. Wyróżniłem tutaj trzy. Pierwsza to naturalna, druga to zmysłowa, trzecia to intelektualna. Dlaczego taki podział? Ten podział de facto mapuje pewien zgrubny podział rodzajów bytu we wszechświecie. Jest to podział biorący w swoim pierwszym zbiorze pod uwagę byty, całą przyrodę nieożywioną oraz ożywioną, ale w obszarze tym roślinnym. Te stworzenia, akurat właśnie rośliny, mają tylko zdolności wegetatywne, które odpowiadają za ich wzrost. Natomiast nie mają zdolności czucia, sensytywnych. Ta zdolność dopiero występuje w tym drugim rodzaju bytów w zbiorze miłości zmysłowej oraz intelektualnej. To jest zarezerwowane tutaj na Ziemi właśnie dla ludzi. Oczywiście istnieją inne byty, które też posiadają intelekt, a nie są ludźmi. Tak jak na przykład anioły czy Pan Bóg. Pan Bóg de facto jest umysłem. Dlaczego to myślenie trójkami? To właśnie określiłbym jako myślenie trójkami, co przed chwilą opisałem. Nas w przypadku patriotyzmu i nacjonalizmu chrześcijańskiego interesuje tutaj najbardziej ta grupa intelektualna. Głównie, ale nie wyłącznie. Chodzi tutaj o nasz, dlatego że chodzi tutaj o nasz stosunek do ojczyzny i narodu. I jest to sprawa moralna. Wchodzimy w jakąś relację z tymi bytami i na wszystkich tych płaszczyzn, ale oczywiście najważniejsza jest ta intelektualna, w tym sensie, że ona jest właśnie wyróżnikiem, ta sfera racjonalna jest wyróżnikiem natury ludzkiej. I dopiero, tak jak właśnie pan doktor wspominał, moralność w ogóle jest możliwa w tej przestrzeni racjonalnej, bo gdy mamy do czynienia ze zwierzętami, one wtedy jakby nie są podmiotami moralności w ogóle. Co należy jeszcze tutaj dodać? Wiedza to obiektywna prawda o rzeczywistości uchwycona przez umysł lub zmysł. Miłość naturalna to w tym kontekście miłość, przez którą nawet byt nie mogący posiadać wiedzy podąża za dobrem odpowiednim dla siebie. Nie poprzez własną wiedzę, bo tej nie ma, ale przez wiedzę swojego autora, autora przyrody. O co tutaj chodzi? Wróćmy jeszcze raz do tych trzech płaszczyzn, o których mówiłem. Dlatego, że mówiąc o prawie naturalnym, można rozumieć je także bardzo szeroko,
co było też przywoływane, tylko akurat pan doktor nie dokonywał tutaj tych rozróżnień, natomiast przechodził pomiędzy przykładami płynnie, a myślę, że zrozumienie tych różnych poziomów, zarówno celowości, jak i poziomów natur, a przez to poziomów prawa naturalnego jest istotne. Dlatego, że często dochodzi w tym obszarze do różnych pomyłek, takiego błędnego rozumienia różnych pojęć, powstają różne problemy. I tak właśnie nawet materia nieożywiona, w tym sensie najszerszym, też podlega prawu naturalnemu. Dlatego, że w sensie najszerszym prawo w ogóle może być rozumiane jako pewna uporządkowana, stała jakiś wzór występujący w rzeczywistości, we wszechświecie. Jakiś powtarzający się mechanizm działania. Tak może być rozumiane prawo. I to egzemplifikują właśnie prawa fizyki chociażby. I w ten sposób nawet materia nieożywiona przestrzega prawa naturalnego. Oczywiście materia nieożywiona nie ma umysłu, ale tak jak było tutaj powiedziane właśnie w tym cytacie, ta myśl, która stoi za tym prawem, jest determinowana przez autora tej przyrody nieożywionej. Znowuż tu przechodzę na słowo przyroda, pomimo że to jest utożsamiane w języku potocznym, ale używam, żeby odróżnić przyrodę w sensie stworzenia od natury w sensie pojęcia filozoficznego, takiego ogólnego. I w ten sposób również byty nieożywione przestrzegają prawa naturalnego, tego w najszerszym sensie. Później, coraz bardziej dochodząc do istot racjonalnych, do człowieka, będziemy widzieć, jak prawo naturalne zmienia się. Jakby jego typy po prostu zmieniają się. I często, mówiąc o prawie naturalnym, my niejako przeskakujemy z jednego poziomu do drugiego, nie zauważając tego, że zmieniliśmy jakby ten obszar. I to dalej jest prawo naturalne, ale z innej części natury. Czyli na przykład można mówić o części wydzielonej logicznie natury ludzkiej racjonalnej, części tej zmysłowej, zwierzęcej, no i części substancjalnej lub bym powiedział wegetatywnej, odpowiadającej za z jednej strony procesy wegetatywne, takie jak jedzenie, właśnie odżywianie i odnawianie całego organizmu, a z drugiej strony procesy, które utrzymują samo ciało niejako w istnieniu, poprzez związania atomów, budowanie tkanki itd. Więc to jest ważne rozróżnienie pomiędzy tymi poziomami prawa naturalnego. Ono będzie potrzebne nam jeszcze później. Czym jest naród? Taką najkrótszą akurat definicję ja tutaj sformułowałem. Naród to społeczność ludzka połączona więzią narodową. No to wymaga wyjaśnienia oczywiście, czym jest ta więź narodowa. Więź narodowa to jest relacja umysłowa pomiędzy wszystkimi członkami narodu, bazująca na wiedzy o życiu wspólną kulturą. Jaką? Kulturą narodową. A czym jest z kolei kultura narodowa? To jest specyficzna kultura wytworzona przez wspomnianą społeczność pod wpływem czynników narodowotwórczych. Czemu użyłem takiej schodkowej tutaj definicji? Dlatego, że uważam, że jest to bardziej przejrzyste i jednocześnie bardzo krótko pozwala podać odpowiedź na pytanie, czym jest naród, a później stopniowo rozszerzać to. I tu dopiero można wymienić te tradycyjnie przez wszystkich znane i rozpoznawane czynniki narodowotwórcze, jak właśnie pewne miejsce, wspólny obszar zamieszkiwania, pokrewieństwo w ogóle, więzy krwi, pochodzenie. Przy czym tu jedną ważną zmiankę chcę też dodać, że te czynniki biologiczne, w sensie pokrewieństwa samego, nie mają tutaj, w mojej ocenie, i też tak myślę, w ten sam sposób wyraża się nauka Kościoła, czy jakby, może nie jest to, powiedzmy, katolicka nauka społeczna, może to będzie lepiej, czy w ogóle filozofia chrześcijańska, że nie ma znaczenia decydującego, oczywiście ten element biologiczny, a raczej ma takie znaczenie instrumentalne, czyli że niejako, że jesteśmy częścią jakiejś rodziny, mamy te relacje pokrewieństwa, no to wtedy jakby to sprawia, że
Niejako naturalnie przebywamy blisko osób, które przekazują nam pewną kulturę już istniejącą, wchodzą w relacje z nami i w ten sposób, no, pierwszy z brzegu można podać przykład, że na przykład w wyniku jakichś działań wojennych w bardzo młodym wieku, wczesnym dzieciństwie dziecko zostaje porwane i gdzieś przekazane do innej rodziny w innym narodzie i wychowuje się tam praktycznie od maleńkości. Więc wtedy takie dziecko oczywiście, pomimo tego, że urodziło się w jednym narodzie, to tak naprawdę będzie częścią, członkiem tego narodu, do którego zostało przeniesione, bo od początku będzie już wychowywane w tamtej kulturze. Czyli widać, że więź narodowa i kultura narodowa w swoim jakby kluczowym aspekcie należy do przestrzeni tej duchowej, do przestrzeni intelektualnej. Choć nie tylko oczywiście, bo cała baza tej duchowej więzi jest osadzona na elementach materialnych. Częściowo, tak tu już wymieniłem, więzy rodzinne, czynniki narodowotwórcze, zamieszkiwany obszar, wszystkie elementy, które powodują pewien rodzaj wspólnoty. Religia też jest bardzo ważna, dlatego że ona definiuje najważniejsze, po pierwsze, aksjomaty, definiuje aksjologię, a po drugie, daje w większości przypadków, religia daje po prostu całościowy obraz świata. W sensie filozoficznym, ontologicznym, naród jest odrębnym, realnym bytem, ale nie ma oczywiście jedności substancjalnej. Co to znaczy? Czyli nie jest niejako jednym bytem, tak jak człowiek, osobny człowiek, jednostka, tylko wiadomo, że jest to jakaś zbiorowość. Jest bytem zbiorowym, a w przestrzeni moralnej i prawnej jest to przez to tak zwaną osobą prawną. To akurat nie jest moja specjalność, ale wiem, że taki termin funkcjonuje i na ile się zorientowałem, w sensie filozoficznym tak to jest uzasadniane, nie jest osobą w sensie ścisłym tego pojęcia, ale znowuż korzystamy z pojęcia szerszego, czyli mówimy o narodzie jako czasami tak, jakbyśmy mówili o sobie, ale w sposób przez analogię. Oczywiście w historii występowały różnego rodzaju błędy z tym związane, że naród był jakby utożsamiany jako jeden byt, że on ma jakąś w ogóle swoją duszę i tak dalej. To są wszystko błędy. Naród nie ma duszy w sensie ścisłym jako takiej, dlatego że jest tworzony przez po prostu grupę ludzi. Co by było jeszcze tutaj? Dobre. Być może skrócę tutaj trochę, powiem o kilku pojęciach, takich jak podmiot, przedmiot i aspekt. Podmiot to jest byt, który czegoś doznaje i wchodzi w relację, w zależność z innym bytem. A przedmiot to jest w ogóle cokolwiek, a w relacji poznania to właśnie podmiot poznaje przedmiot. Natomiast aspekt to jest jakaś cecha, własność, atrybut przedmiotu. I do czego nam potrzebne są te pojęcia? Do tego, żeby móc sprawnie wyprowadzić różnicę pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem chrześcijańskim. Czym jest ojczyzna? Termin odnosi się do przestrzeni, miejsca, zarówno dla jednostki, jak i dla zbiorowości, ludu, narodu. Czym jest patriotyzm? To właśnie, jak wcześniej było zdefiniowane, jest to miłość do ojczyzny. Wiemy już pokrótce, czym jest ojczyzna. Zresztą sam źródło słów od słowa patria tego dość dobrze dowodzi. Patriotyzm trzeba w sposób naprawdę szczególny tutaj akcentować związek z pojęciem ojczyzny. Natomiast ojczyzna w dużej mierze to jest jednak miejsce. Z kolei tutaj badając ojczyznę i naród,
przy pomocy pojęć, o których wspomniałem, jak aspekt, podmiot i przedmiot, to przedmiotem nacjonalizmu chrześcijańskiego jest naród, a patriotyzmu chrześcijańskiego ojczyzna. Czasami te przedmioty oczywiście nawet dość często nachodzą na siebie, jako to są jedne i te same byty, ale widziane właśnie w obydwu postawach, w obydwu cnotach, osoba wchodząca w relacje tego typu z tymi samymi bytami patrzy po prostu na nie pod różnym aspektem. Często, czemu tak precyzyjne rozróżnienie? Często dochodzi tutaj do problemów przy odróżnianiu patriotyzmu od nacjonalizmu, gdy nie potrafi się spojrzeć przez pryzmat aspektu. Bo aspekt jest tutaj kluczowy. Jeżeli mówię, że na przykład spotykam osobę, na wycieczce zagranicznej spotykam osobę, która mieszka od dłuższego czasu w Polsce, zaznajomiła się z naszą kulturą, ale jest członkiem tak naprawdę innego narodu. To znaczy, że ona kultywuje nadal swoją kulturę narodową, ale jednocześnie szanuje też i weszła w pewną znajomość naszej kultury, czyli jest nam bliższa, przez to jest też w ogóle współobywatelem naszego państwa i jest nam też bliższa niż członek jakiegokolwiek innego narodu, nie znający naszej kultury. Więc jeśli na przykład rozmawiamy z tą osobą i ona wspomina, wymienia, że lubi jakieś miejsce, czy ma jakiś specyficzny stosunek do naszego kraju, że lubi takie czy inne miejsca i przez to jakby, przez ten wzgląd w jakiś sposób wchodzimy z nią w relację, chcemy jej pomóc, czy w jakiś inny sposób okazać zainteresowanie, wtedy uważam, że robimy to z pobudek właśnie patriotyzmu. To, co nas łączy, to jest patriotyzm właśnie. Natomiast gdybyśmy robili to głównie z powodu tego, że spotykamy naszego rodaka, członka tego samego narodu, to uważam, że jesteśmy kierowani w tym względzie nacjonalizmem. Takie bym wprowadził rozróżnienie ze względu na aspekt, dlatego że tak naprawdę w państwach narodowych, jak już powiedziałem, przedmiot obydwu cnót jest bardzo w dużej mierze się nakłada i to prowadzi do wielu pomyłek, wielu też sporów, które są często trudne do rozstrzygnięcia. Że wydaje mi się, że aspekt jest tutaj kluczowy do tego rozróżnienia. Prawo naturalne. Jak ma się do tego wszystkiego, zarówno do patriotyzmu, jak i nacjonalizmu chrześcijańskiego, prawo naturalne? Jak było powiedziane, prawo naturalne to rozporządzenie rozumu, samo prawo w ogóle, a prawo naturalne to rozporządzenie rozumu naturalnego. Dodatkowa taka definicja, rozum naturalny to jest taka część rozumu, która poznaje rzeczywistość niejako automatycznie. Czyli, że albo w ogóle nie jest wymagany proces myślenia, albo jest bardzo niewielki proces myślenia wymagany do tego. I tu myślę, że zawiera się pewne doprecyzowanie też pojęcia prawa naturalnego. Dlatego, że jakby to, co może być przedmiotem prawa naturalnego, rozróżnić, co jest przedmiotem prawa naturalnego, a co już innego, może nam być łatwiej rozumiejąc właśnie pojęcie rozumu naturalnego. Czyli takiego właśnie, który działa niejako automatycznie, czyli coś musi być tak oczywiste, zaszyte w naturze bytów, w przyrodzie też, że samo się narzuca rozumowi. Stąd w ogóle podstawową zasadą, podstawowym elementem prawa naturalnego w tej, powiedziałbym, najniższej warstwie, o której mówiłem wcześniej,
jest tak zwana zasada samozachowania. O co tutaj chodzi? Oczywiście w obszarze jednostkowym chodzi nam o odżywianie swojego organizmu, dbanie o swoje zdrowie fizyczne. Ale też i nie wykonywanie pewnych, jakby nie, na przykład skrajnym zaprzeczeniem tej zasadzie jest samobójstwo. Tak, gdy człowiek już podejmuje decyzję, że jako zniszczy sam siebie. Dlatego w ogóle samobójstwo jest, to jest jeden z głównych elementów argumentowania z tego poziomu prawa naturalnego, z tej najniższej sfery, za tym, że samobójstwo jest złe moralnie. Jest de facto bardzo złe, bo w sposób rażący przeczy zasadzie samozachowania. I zasada samozachowania też oczywiście ma zastosowanie do zbiorowości. Do zbiorowości była tutaj mowa też o właśnie o instytucji małżeństwa, o tym głównym celu prokreacji i w ten sposób też należy rozumieć zasadę samozachowania aplikowaną do zbiorowości jako po prostu przedłużanie gatunku w sensie samym biologicznym, ale też przedłużanie ciągłości pokoleń w kontekście narodu. I to widzimy, że obecnie pośród wielu narodów przez to właśnie, że prawo naturalne jest tak wzgardzone, łamie się wiele z jego podstawowych elementów, przez to wychodzi tak dużo problemów, o czym pan doktor już tutaj opowiadał, nie będę powtarzał, ale wiadomo, że dramatycznie spada właśnie dzietność, jest uzupełniana migracją, to powoduje całą masę problemów społecznych i tak dalej. Oczywiście łamane są też te części prawa naturalnego z poziomu wyższego. Było też tutaj wymieniane, święty Tomasz część powtarza po Arystotelesie, częściowo jeszcze to rozszerza, ale takie właśnie cechy, właśnie takie elementy prawa naturalnego jak takie elementy jak poznanie Boga i z niego wynikająca człowiek naturalnym rozumem właśnie jest w stanie dojść nie od razu, to nie jest oczywiste, ale z obserwacji otoczenia, otaczającej rzeczywistości, z obserwacji stworzenia i po odpowiednio długim procesie rozumowania jest w stanie dojść do poznania faktu istnienia Boga i w ten sposób uwidacznia się też ta cecha natury ludzkiej, jaką jest religijność. Z jednej strony człowiek może poznać istnienie Boga, jeśli pozna, to wchodzi z nim w jakąś relację, jakoś ustosunkowuje się do tego faktu, że dotarł rozumem, że istnieje taki byt jak Bóg. Oczywiście jest on znacznie potężniejszy od człowieka, też człowiek zaczyna wtedy kult religijny i zaczyna oddawać cześć Bogu i stąd de facto jest potrzeba istnienia religii i jej też praktykowania później, która też jest cnotą. Te poziomy naturalności, jak powiedziałem, przekreślanie, tak, i właśnie przekreślanie, oprócz tego wiadomo, małżeństwo, rodzenie, wychowywanie dzieci, to są na tym trochę może niższym poziomie, tym obszarze, bym powiedział, sensytywnym, zwierzęcym, ale też każda z tych czynności oczywiście ma swój też ten poziom intelektualny, tak? Tak samo naturalny jest właśnie dla człowieka ten aspekt społeczny, to jest częścią natury. Dlatego też człowiek wchodzi w relacje ze społeczeństwem, z jednostkami i tu nie powinien im jakby czynić zła. Fundament w ogóle moralności to jest unikaj zła, czyń dobre. Unikaj zła, szukaj dobra. To jest też jeszcze nakreślone, bym powiedział, przez Arystotelesa i później bardzo intensywnie taki rozwijane przez scholastykę. Tutaj można długo by opowiadać, ale widać, że te elementy zarówno do takiego zdroworozsądkowego, zgodnego z naturą człowieka współżycia w społeczeństwie, jak i rozpoznawania istnienia Boga i oddawania mu czci, które są też elementami prawa naturalnego, są jak najbardziej też łamane w bardzo wielu krajach i przez wiele narodów. Oczywiście to rodzi bardzo dramatyczne konsekwencje, dlatego ma to bardzo silny związek z bytem, jakim jest naród,
I ma też to związek z tymi postawami, czy też cnotami, jakimi są patriotyzm chrześcijański i nacjonalizm chrześcijański. Już wydaje mi się, że czas mu dobiega końca z tym wystąpieniem, więc zakończę. Bardzo dziękuję też za wysłuchanie i nie wiem, czy jest możliwość jeszcze. Chciałem się zadać pytanie, jakie muszą być spełnione warunki, żebyśmy mogli uznać dane państwo za ojczyznę naszą? Takie właśnie znaczenie, jak tutaj jest rozpatrywane w kontekście patriotyzmu. Jak wiadomo, że odwołujemy się w misji tutaj państwa narodowego, ale to też na przykład nie zawsze mam do czynienia z takim państwem. Tak, tak. Rozumiem, o co tu chodzi. Faktycznie nie mam tego akurat jeszcze dobrze przemyślanego, aczkolwiek może tak trochę na prędce sięgnę pamięcią do pracy Adama Dobroszyńskiego i jego teorii narodu. Może coś tutaj udałoby się, dlatego że on tam opisuje pewien mechanizm zrastania się narodów poprzez uwspólnianie, łączenie pewnych kultur, ale to może się odbywać wyłącznie w sposób bardzo powolny, organiczny i przeciwstawia temu pewien inny mechanizm, do którego tam inklinacje mają najczęściej idealiści, różnego rodzaju socjaliści, takiego sztucznego łączenia narodów poprzez zwyczajne administracyjne scalanie obszarów pewnych pod swoim panowaniem, bez uwzględniania tego czynnika delikatnego łączenia kultur narodowych. To się z tym by pewnie wiązało. Myślę, że osoba, która i tam jakby w sposób pozytywny Dobroszyński definiuje właśnie państwo wielkiego narodu, tego naturalnie zrośniętego ze świadomością, czyli oni intelektualnie jakby zdecydowali się stworzyć naród polityczny, tak jak na przykład my, no tam powiedzmy w, nie wiem, wieku XV-XVI, czy też chyba, akurat nie jestem dobry z historii, tak aż, ale wiadomo, że Brytyjczycy też utworzyli taki naród. Wiadomo, że tam jakby na tym terenie zamieszkowały inne narody, oni utworzyli dla wspólnoty interesów, po prostu scalili w pewnym sensie swoje kultury, uwspólnili je tak dla korzyści politycznych. My zresztą podobnie, przed nimi jeszcze wcześniej. I to zdaniem Dobroszyńskiego ma sens, i to wtedy jest państwo wielkiego narodu. Natomiast państwo tak sztucznie scalone, bez względu na tą delikatną sprawę, jaką jest kultura narodowa, to jest państwo wielonarodowe, zdaniem Dobroszyńskiego. I myślę, że w przypadku państwa wielonarodowego albo po prostu osoby, która, nie wiem, mieszka przez kilkanaście lat tutaj, później kilkanaście lat tutaj, to jego ojczyzną będzie po prostu ojczyzna, czy państwo, jakiś obszar, miejsce, bym powiedział najogólniej, miejsce tego narodu, z którego kulturą narodową się utożsamia ta osoba.